Witam Państwa bardzo serdecznie. Na początku chciałbym serdecznie pogratulować dobrego występu i zwycięstwa drużynie Górnika. Przez większość spotkania dominowali. Praktycznie moja drużyna była wycofana praktycznie cały czas w strefę obrony i broniliśmy się dostępu do własnej bramki. Sporadycznie udało nam się wyjść z kilkoma kontratakami, ale to wszystko było gdzieś tam przez zespół gospodarzy niwelowane. Swoim zawodnikom mogę podziękować tylko za zaangażowanie, za determinację i naprawdę z tygodnia na tydzień gra się nam coraz gorzej. Mamy kilka takich dosyć poważnych urazów. Nie jest to może jakieś tam usprawiedliwienie duże, no ale jeżeli wypada z zespołu 5-6 nazwisk, no to w naszej sytuacji, kiedy jesteśmy gdzieś na dole, no to na pewno nie działa jakoś mobilizująco na zespół. Ale mówię, jesteśmy grupą ludzi, która się nie poddaje, walczymy do końca. Mówię, na pewno są to ciężary dla nas, ale mam nadzieję, że to, co nas nie zabije, to nas wzmocni i ta młoda drużyna pokaże jeszcze, na co ich stać. Na pewno otrzymali dużą lekcję i wytrzymali w tym ciężkim, trudnym okresie dla klubu. Jak wiedzieli wszyscy, no, nasza drużyna się diametralnie zmieniła. Mamy bardzo młodą drużynę. Przeszli taką maturę z piłki nożnej. Czy wykorzystają to czas pokaże. Mógłbym się zgodzić z trenerem i również pogratulować drużynie z Konina zwycięstwa dobrej gry. No, dzisiejszy mecz w naszym kraju nie był udany. Znowu powtarzają się błędy gdzieś indywidualne. Musimy cały czas nad tym pracować, dużo pracy przed nami. W nowym sezonie wiadomo, że w czwartej lidze. Dużo pracy przed sztabem, przed naszym całym zespołem, całym klubem. No, żebyśmy utrzymali na pewno tą czwartą ligę i w przyszłości powrócili do trzeciej linii. Dziękuję. Drodzy Państwu, ja dziękuję za gratulacje od trenera i kapitana. Ja również chciałem sobie złożyć gratulacje za postawę panowie, bo ciężko mnie znam. Dzisiaj widzieliśmy, to są naprawdę młodzi chłopcy i szacunek panowie dla Was, że policzcie rękawice i tą trzecią ligę gracie do końca, bo w każdym meczu się nie poddajecie. To co chodzi o trenera, to zaprezentuje w przyszłości i szacun dla Was panowie. Także jeszcze raz dziękuję za mecz. Jeżeli chodzi o podsumowanie tego meczu, myślę, że pierwsza połowa do naszego wykonania troszkę słabsza. Gdzieś graliśmy troszkę na stojąco, przeciwnik cofnięty na własną połowę. Gdzieś troszkę brakło może skuteczności i chyba gdzieś tam chcieliśmy ten mecz jakby wygrać najmniejszym pokładem sił. Natomiast gdzieś tam kilka, że tak powiem, słów w szatni, poprzestawaliśmy troszkę, to powiedzieliśmy chłopakom, co trzeba zmienić w tej grze. I w drugiej połowie na to, że myśleliśmy lepiej, przyspieszyliśmy tę grę, co nam dało kolejne bramki. I tyle, myślę, że tutaj mówię, w drugiej połowie już fajna postawa, na pewno pogoda nie sprzyjała dzisiaj do ciężkiej pracy, ale myślę, że dobrze zakończyliśmy ten sezon zwycięstwem u siebie. Także dziękuję chłopakom za występ i za kolejne zwycięstwo. Witam wszystkim bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałem podziękować, tutaj pogratulować zespołu przeciwnemu, że przyjechali mimo tylu kontuzji. A co do meczu, to szkoda tych niewykorzystanych sytuacji w pierwszej połowie, czy też drugiej. Pierwsza połowa troszkę na stojąco, badaliśmy bardziej teren, czekaliśmy na moment, niestety udało się strzelić jedną bramkę. W drugiej połowie, gdzie w szatni powiedzieliśmy sobie parę słów, wychodziło to nam o wiele lepiej, więcej ruchu, więcej komunikacji, co zaowocowało większą ilością bramek. To wszystko, dziękuję.